kolejnego punktu, punktu C. Projekt Komisji Edukacji, bardzo bym poprosił Panią Przewodniczącą. W sprawie realizacji zadań priorytetowych 912 w 2013 roku. Paragraf pierwszy, przeznacza się z rezerwy zadań priorytetowych na 2013 środki finansowe na realizację następujących zadań. Zakup regałów bibliotecznych na dla filii numer 2 Podwórskiej Biblioteki Publicznej, kwota 1200 zł. I zakup sprzętu audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej numer 61, kwota 2,5 tysiąca zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, natomiast uzasadnienie: zakup regałów bibliotecznych umożliwi lepsze rozpozycje księgozbioru. Zakup sprzętu audiowizualnego wpłynie pozytywnie na jakość prowadzonych zajęć nauczania poprzez wykorzystanie technologii informacji. Proszę bardzo. Chciałem Panie Przewodniczący zapytać, na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, niczym będziemy głosować na tą uchwałę, chciałbym zapytać, ile Rada Gminy Brunaty posiada środków na rezerwie? Proszę Pana, zgodnie z moimi wyliczeniami jest to kwota około 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy. Około, powtarzam, być może jest to kwota 95 czy 8, ale około 100 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy. Tak. Dziękuję. Wolny środek. Na przed sesją. Przed sesją. Ja będę wyjaśniał. Proszę bardzo. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, wobec powyższego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały. Są